Nasz kanał został usunięty. Wczoraj o godzinie 21.20 kanał najwięcej nagle zniknął z YouTube'a i zniknął w sposób taki, że ja w wysłałem... swojej. Nie wiem, 12-letniej 13 karierze na YouTubie nigdy nie widziałem czegoś takiego. Absolutnie tak. Zaczęliśmy dostawać i od znajomych, i wewnętrznie, i od Was, no wiadomości, że nagle oglądaliście i nagle kanał znika. Więc y, musicie wyobrazić sobie nasze zdziwienie, gdzie jest 21.20 wieczorem. Próbujemy się połączyć w ogóle, co się wydarzyło. Kanału nie ma. No więc oczywiście robimy kroki. Sprawdzamy, co się w ogóle dzieje, tak. co, co tam się wszystko wydarzyło. Przejść może przez zabezpieczenia, no bo to jest tak. najważniejsze. Dlaczego to konto zostało usunięte? Zapytaliśmy się z supportu. Dostaliśmy informację, że konto zostało ręcznie usunięte. Czyli, że ktoś zalogował się na konto. I świadomie wybrał opcję usun kanał. No więc zaczęliśmy sprawdzać logi, wszystko było pozabezpieczone. Kanał, do który ma administratora na tym kanale, ma dwuetapową weryfikację, jest zabezpieczony zewnętrznym e, kluczem, więc i był zalogowany tylko na jednym urządzeniu. Do, do którego mieliśmy w sensie dostęp tylko, tylko jedynie my. my. Tak. I który też jest zabezpieczony i e, zarówno hasłem, jak i jeszcze uwierzytelnianiem. Więc naprawdę jakby hasło i konto było bardzo zabezpieczone. Tak. Co jeszcze jest niesamowicie irytujące, YouTube nie wysłał nam żadnego powiadomienia, że ten kanał będzie usunięty, czy w ogóle żadnej informacji na ten temat. Nigdzie nie mogliśmy niczego znaleźć i po usunięciu takiego kanału na YouTube, wy również praktycznie nie macie dostępu do żadnej opcji. Nie ma możliwości cofnięcia czegoś takiego, nie ma możliwości odniesienia się, nawet skontaktowania się z kimkolwiek, a było też, no już właśnie późno, wiedzieliśmy, że polskiego supportu nie ma, no ale liczyliśmy chociaż, że amerykański nam cokolwiek odpowie, więc Hubert zaczął się z nimi kontaktować. Tak, no i na czacie dostali Mieliśmy informację, że po pierwsze, żebyśmy podali unikalny kod kanału, którego już nie mieliśmy, bo tego kanału nie było, tak. e, więc rzeczywiście było dosyć sporo zabawy. Koniec końców, po praktycznie dwóch godzinach batalii na czacie, dostaliśmy informację, że, no, bardzo nam przykro, kanał został usunięty ręcznie, więc my niestety nie możemy go odzyskać, no bo jeżeli usunęliśmy rzeczy i Twoje dane z bazy, no to nie możemy już ich odzyskać zgodnie z jakimiś tam przepisami. Co jest o, absolutnym kłamstwem, co zresztą wykażemy Wam za chwilkę. Podobno batalię stoczył Mandio na Twitterze swoim własnym supportującym kontem na YouTube. tak? To, to w ogóle było strasznie żałosne, ponieważ e, napisałem do YouTubea bezpośrednio na Twitterze, odpisali mi od dziwo, i zaczęli ze mną prowadzić normalną rozmowę. Ja już zacząłem się łudzić, że być może się uda coś rozwiązać, bo prosili mnie o screenshoty, dopytywali, czy może ktoś schakował konto, bo również są formularze w Google do tego, żeby zgłosić specjalnie schakowanie to konto. Też tak, konto. Tak, tak, tak. Przeszliśmy przez wszystko, co się dało. Po czym po dwóch, godzinnej wymianie zdań z nimi powiedzieli, że no cóż, szkoda, nic nie możemy zrobić, zobacz może artykuł supportu, być może on Ci jakoś pomoże. Pamiętajcie, każda porażka jest przyszłym ziarnem sukcesu. No i dokładnie, dokładnie takimi słowami zakończył się wczorajszy dzień i zaczął dzisiejszy poranek, kiedy dostaliśmy informację od technicznego supportu YouTube'a, że sprawdzili wszystkie możliwości, kanał nie został zhakowany, więc oni nie mają absolutnie możliwości, żeby ten kanał przywrócić. Jest im bardzo przykro, ale nie możemy się poddawać i pozwolić, żeby takie porażki przeszkodziły nam w rozwoju naszego kanału i oni bardzo mocno trzymają kciuki, żeby ten sukces dało się powtórzyć. No i to szczerze mówiąc trochę jest mąd, w którym wtedy się naprawdę poddaliśmy. Prawie że wszyscy, bo już my z Ignacem planowaliśmy, że przychodzimy tutaj. I bardzo ładnie prosimy o to, żebyście zobaczyli podcast, którego już nie ma. Ale Hubert zdecydował się napisać do polskiego supportu, mimo że w niego nie wierzyliśmy, polski support. Tak, no w takim kontekście, że no dobra, zaczynamy nowy kanał, będziemy wrzucać takie stare materiały, ale wrzuć, napiszmy jeszcze do, do Polaków, może oni coś tak. pomogą. No i rzeczywiście napisaliśmy na tym czacie z treścią dokładnie to samo, został usunięty kanał, nie wiemy co się wydarzyło. No i nagle coś się zmieniło w algorytmie, który nam zaczął odpisywać, i okazało się, że jest jakaś zakładka, która umożliwia wejście na kanał marki. Tak i odzyskanie jego. I rzeczywiście, po zalogowaniu na to konto weszliśmy w kanały marki. Tam jest zakładka usunięte konta, usunięte kanały. A. I okazało się, że jest logo najwięcej i magiczny guzik przywróć. Cała ta heca w ogóle nie miałaby miejsca, gdyby amerykański sapot chociaż próbował jakkolwiek nam pomóc, chociaż podesłał na nim, że ok sprawdźcie to. Tylko oni z góry założyli, że nie, nie da się nic zrobić i w ogóle... Sami się to usunęliście, to wasza wina. <laughs> Dokładnie. To jest zakładanie, że właśnie użytkownik, który twórca, który zapewnia im pieniądze, jakby nie patrzeć, a trzeba powiedzieć, że oczywiście pieniążki zachowuje cały YouTube w momencie, jak kanał jest usunięty, że ich w ogóle twórca nie obchodzi i naprawdę to jest cud, że polski support jakkolwiek pomógł i teraz potrzebują widzowie Waszej pomocy, ponieważ nie wiemy tak naprawdę, co się stanie teraz z tym kanałem, jak algorytm go potraktuje po tym, jak on został usunięty. Zatem prosimy wszystkich subskrybentów właśnie kanału Najwięcej, żeby weszli i zasubskrybowali ponownie, jeżeli ich odsubskrybowało, ale co ważniejsze i to jest do każdego widza, ponieważ jest również informacja w związku z poprzednim filmem na tym kanale, żebyście weszli i przesłuchali podcast. A tak, a jeżeli już go słuchaliście wcześniej, to puśćcie sobie go w tle, żeby po prostu algorytm zobaczył, że ten podcast jest słuchany, w całości jest oglądany i tak dalej, i wtedy wszystko będzie normalnie działać. Nam wtedy spadnie kamień z serca, że nam kanał się usunął, a powiedzmy sobie szczerze, że zaczęło nam wychodzić rozwijanie tego podcastu wreszcie, i zostało to przerwane no, w najlepszym momencie. Absolutnie. Właśnie. Też ogromne słuchajcie, czapki z głów dla Was, dla ilości osób, które pisały nam wsparcie, czy to na różnego rodzaju media, w DMA, w komentarzach, gdziekolwiek. Julia prawniczka do Ta, Ciebie napisała. Ja, studentka, więc gorąco Cię pozdrawiamy, e, którzy próbowali jakoś pomóc, więc fajnie, że jesteście. Naprawdę cieszymy się, że mamy takie cudowne community tutaj, osób związanych gdzieś tam z naszymi kanałami, treściami, co tworzymy, więc błagam, nie zmieniajcie się. Jesteśmy super wdzięczni takie sytuacji tylko to pokazują. E, rzeczywiście pozostaje na koniec pytanie. Poczekajcie panowie, załóżmy foliowe czapeczki. Wszyscy, A, wszyscy foliowe, foliowe tak, czapeczki. Na Czemu I... nagle kanał najwięcej został usunięty, gdzie są największe liki? Polskiego YouTube'a w podcaście, w którym nie rozmawiamy na tematy związane z polskim YouTubeem, to jest bardzo ważne. Absolutnie. I no. to w sumie jakieś 12 godzin po publikacji, bo publikowaliśmy ten materiał z rana, około 9.21, pierwsza, ten kanał został cały. Z... Zniknął. Tak Jakbyśmy sobie tego sami usunęli, wiecie, to, to jest bardzo. Tak. I, i ze strony twórcy chcesz usunąć kanał, który w końcu ci dobrze wychodzi, w końcu robi dobre rzeczy. Tam było też kilka takich. Ja, ja widziałem, że Czarne Jaszczębie na Twitterze próbowały zasugerować, że o, to był fragment, gdzie Mandzio coś głupiego powiedział, więc usunę i cały kanał, żeby to przykryć, co nie. I właśnie, usunęliśmy sobie. Rzeczywiście tam były takie dziwne rzeczy, jak na przykład to, że używając pewnych słów w tytule, dostawaliśmy nagle żółty dolar, czyli demonetyzację na filmie. Więc pewne znaki zapytania już przy samej publikacji były. Znowu, to są tylko nasze domysły, tutaj jakby nie ma żadnych faktów, tego to nie jest potwierdzone. Czy kanał najwięcej był na tyle niewygodny na YouTube'a, że musieli go usunąć? Słuchajcie, się. odsłuchajcie sami. Odsłuchajcie tego no. odcinku sami, zobaczcie samymi własnymi uszami, oczami, oczyma, przepraszam, i dajcie znać co sądzicie. Bardzo dziękujemy za Wasze wsparcie. Zapraszamy Was na najwięcej. Już teraz mamy nadzieję, zawsze we wtorki o 18 albo wcześniej będziemy to Nie, właśnie. To jest najważniejsza tak? zmiana. Uwaga, chłopaki, roku. robimy ogłoszenie. Skoro to jest nowe rozdanie, skoro to jest nowy początek podcastu Najwięcej, to musimy go zacząć pompatycznie. Zawsze była godzina 18, Dobrze. a teraz odejmijmy o od tych godzin 10 godzin. O 8 rano. Niechaj będzie o 8, o 8 rano, to właśnie, przed szkołą, przed w sumie to w trakcie szkoły, w trakcie pracy, ale to właśnie, no słuchaj, każdy ma ważne zadania, a dzisiaj każdy już ma... Ym, Wiesz, podzielność uwagi, że musi mieć 40 bodźców e, na raz, ADHD pozdrawia, zatem podcast w tle będzie idealny do słuchania we wtorek o 8 rano. Czyli każdy wtorek. Czy jak pierwszy raz wrzuciliśmy rano i usunęli nam kanał, to teraz będziemy robić to, co ty... nazłość, rano, na złość YouTube'owi specjalnie w... będziemy wrzucać podcast rano. I zawsze wtedy, tak, kiedy my śpimy, a ignacy biega, to jest zawsze najlepszy... moment. <grym> na... <grym> jeżeli chcecie więcej <grym historii <grym o bieganiu i o spaniu moich kolegów, zapraszamy na podcast najwięcej, a także. do mówimy o naszym spaniu. Chociaż mówimy o naszym spaniu, co? Ale może w przyszłym tygodniu. Zapytamy Was o Wasze rutyny senne. Dobrze, i przestańcie już gadać, japować tylko ciągle, panowie. Bardzo Wam dziękujemy, kochani widzowie. Widzimy się w, tutaj na mniej więcej o godzinie 18 w każdą sobotę. No i od teraz o 8 rano we wtorki na kanale Najwięcej. Na japowanie. Do zobaczenia. Cześć.